W końcu nadeszła długo oczekiwana wiosna, dlatego my jesteśmy dziś z Pauliną nad zalewem. Wokół nas dużo ptaków, dużo przyrody i dużo wędkarzy. I ochrony pomost. Tak, do tej pory jakoś nikt tutaj nie posprzątał po zimie. Zapraszamy Was do wysłuchania kolejnych weekendowych zapowiedzi. Na wstępie chciałyśmy Was zaprosić do czytania kolejnego numeru naszej gazety. Czytałaś? Pewnie. A co Ci się najbardziej w nim podobało? Ciężko tak powiedzieć. No, dużo rzeczy jest fajnych. Możemy tutaj znaleźć między innymi coś o Świdnickim Dniu Mody, o którym zresztą zaraz powiemy. Jest wywiad z Grupsonem, nauczyciel z pasją Krzysztof Frączek i dużo innych ciekawych rzeczy. Oprócz tego konkurs. Wygraj skuter. Wystarczy zbierać słowa klucze i skuter może być wasz. W piątek w teatrze odbędzie się 8. Wojewódzki Konkurs Keyboardowy. Grałaś kiedyś na keyboardzie? Jak byłam w podstawówce, owszem. Wybierasz się? No niestety nie. Zapraszamy. Mówiliśmy o tych, co grają na klawiszach, a teraz powiemy o tych, którzy grają piłką. W sobotę na hali na Zawiszowie odbędzie się mecz piłki ręcznej o mistrzostwo pierwszej ligi. Zagrają Świdnicki Klub Piłki Ręcznej i drużyna z Białej Podlaskiej. Bilety w cenie 3 zł bilet ulgowy i 7 zł bilet normalny. Biorą ryby. Czy dzisiaj akurat nie brania były z rana, a już o tej godzinie, jak bilet zbijamy się, to znaczy, że cienko już jest. A jak pan myśli, czy wiosna już nadeszła, czy jeszcze wróci zima? To znaczy raczej już nie, no bo ptactwo już zaczyna gnieździć się, no raczej nie powinno, no trochę by było szkoda, żeby zima jeszcze wróciła, bo mieliśmy za długą tą zimę. A jak to jest tak siedzieć cały dzień nad zalewem, z wędką obok? To jest sama przyjemność, uspokaja człowieka, nie złości się, no tylko, że jeszcze żeby było towarzystwo odpowiednie, ale wędkarze zachowują się nawet dość względnie, można powiedzieć, ale spacerowicze, no to raczej nie. A co się dzieje takiego? Z tymi pieskami. Co, biegają i przeszkadzają? Przeszkadzają, zostawiają, nie wszyscy sprzątają po swoim pupilku, dokarmiają ptactwo chlebem zepsutym, także co wie pani. W piątek o godzinie 19 w Słotwinie w centrum motocyklowym Motoświdnica spotykają się motocykliści, którzy rozpoczynają sezon. Jeśli jesteś motocyklistą, musisz tam być. W sobotę zapraszamy Was na Świdnicki Dzień Mody, czyli zostań modelką. Odbędzie się on w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ulicy Długiej 33 w Świdnicy. W godzinie 10 odbędzie się casting dla fotomodelek. Paulina, słyszałam, że Cię to kręci. Być może. A wybierasz się? Zobaczymy. Jedna z Was może wygrać profesjonalną sesję zdjęciową i kontrakt z agencją Time Models. Jeżeli nie interesuje Was modeling, a lubicie być modnie ubrani, przyjdźcie o godzinie 17 na pokaz mody. Jedną z projektantek będzie pani Małgorzata Motas, która ubierała m.in. Katarzynę Cichopek. Podczas pokazu odbędzie się recital Natalii Widuta, więc można połączyć przyjemne z pożytecznym. Na koniec odbędzie się finał kolejnego odcinka Metamorfozy. Przyjdźcie i zobaczcie, jak można się zmienić. Jak to jest tak siedzieć cały dzień nad zalewem? O czym się wtedy myśli? O, ryba, głównie o ryba. To jest jedyna przyjemność, proszę pani. Z domu się po to ucieka. Tu się ładuje akumulatory. A następny dzień. A biorą? A owszem, owszem. Dzisiaj złapaliśmy po komplecie z kolegą. Kolega komplet, ja komplet. A jak biorą, to jakie? My polujemy na karpia, bo to jest grubsza ryba i przyjemność w holowaniu. W sobotę na skarpie o godzinie 20 zagrają DJ Teo i DJ Axit. Bilety w cenie 10 zł. Zapraszamy. Klub Rider zaprasza Was w sobotę o godzinie 10 do galerii na 5. edycję akcji Motoserce 2013. Wystąpi wiele zespołów muzycznych i zobaczycie także pokazy strongmanów.
A jak pan myśli, czy wiosna już nadeszła na stałe, czy jeszcze zima wróci? Jak ja bym to wszystko wiedział, to ja bym w Ministerstwie Gospodarki pracował, a nie tutaj. Już w sobotę w Teatrze Miejskim w Świdnicy wystąpi duet. Zagrają Dariusz Podolak, czyli kompozytor i aranżer, i Daniel Piórek, czyli świdnicki wokalista i raper. Ciekawostką jest to, że wystąpią tylko raz w tym składzie. Zapraszamy. Jest ciepło, słonecznie, możecie się wybrać tutaj nad zalew na spacer, podziwiać widoki, łabędzie. Tak, są łabędzie i kaczki, i jak macie jakiś stary chleb w domu, to możecie przyjść i je pokarmić, zrobić coś pożytecznego. To na tyle w tym odcinku weekendu. Zapraszamy na kolejny już za tydzień. Ciao! Jean, Panaceum, Straszny Film 5. Wybrałabym się chyba na Straszny Film 5. To być może pójdziemy raz. Co?